nie? My prosiliśmy o nich, być może w przyszłym tygodniu na górnie pojedzie wniosek o przyjście. Jest inwentaryzacja, mówiliśmy z panem Maciokiem ze starostwa, wszystkie drzewa są poznaczone. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie Wojciech Kołosiński. No tak, jeżeli chodzi o kwestię naprawy, z tym, że mamy maj i przed nami te miesiące o największym zagrożeniu w pochodzi. Jeżeli ona wystąpi, to właściwie możemy odbyć teraz, prawda? Czyli powiedzmy czerwiec, lipiec, bo taka jest tendencja. Więc jeżeli w protokole było stwierdzenie, że naprawiamy do 20 maja, to nie przypadkowo data się pojawiła. I teraz jeżeli będziemy czekać na wycinkę drzew, a ta wycinka może nastąpić za miesiąc, może za dwa, bo te procedury muszą potrwać, prawda? To my praktycznie, a wie pan, w tym miejscu, o którym pan wspomniał, jest wał w najgorszym stanie. I wtedy te naprawy, co mamy dokumentację zdjęciową, nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, bo zostały tylko przysypane piaskiem. I tutaj taka uwaga, skoro mamy zapis w protokole, i był tam przedstawiciel też urzędu gminy Jabłonna, to dlaczego dotychczas nie zostało zweryfikowane to, że nie zostały te naprawy wykonane? Proszę pana, proszę państwa, ja powiem tak. Ten wał, odcinek wału, o którym mowa w tej chwili, jest jednym z lepszych stanów jako korpus wału. Na tym wale w 2010 roku niewiele się działo. Jest zniszczona po prostu tylko wierzchnia warstwa i nie ma zadarnienia. I dlatego ten wał jest w złym stanie określany. Sam korpus wału jest lepszy niż to pozostałe odcinku, na przykład na Skierda. I dotrzenie ziemi, tam nie ma głębokich zniszczeń, powierzchowne, do 20 cm to wszystko. I taka wysoka woda nawet nie przyjdzie 3-4 dniowa, nic na tym wale nie zrobi. W tej chwili my nawet nie możemy rozpocząć dowozu przed wycinką, nawet jeżeli byśmy dowieźli, nic to nie pomoże. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Dr. Kraski. Ja mam pytanie. Panie Renonie, pan Wójcik chciałby udzielić odpowiedzi panu Wójtkowi, także może tak się dobrze? Panie Wójtku, w protokole do 20 maja był termin określony. Dzisiaj mamy 20 maja, ale dajmy jeszcze tydzień szansy na to, żeby się wykazało. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Renonie. Ja chciałem się dopytać, dlaczego ten granic, który polecałem, nie został do tej pory zamknięty i rozsiany. To wzmocniłoby znacznie tą wagę i to odstraszyło dziki. My mamy procedurę. Robimy kosztorys. Musi księgowa podpisać, żeby zakupić to. A w tej chwili nie jest podpisana jeszcze umowa między marszałkiem województwa a moją dyrekcją. Wybaczcie państwo, jak to się dzieje. W latach, 20 lat temu, gdy byliśmy pod wojewodą i pan wojewoda, od wojewody dostawaliśmy pieniądze, te pieniądze były natychmiast już u nas. W tej chwili to była rozmowa, zresztą pan dyrektor mówił. Wojewoda przekazuje pieniądze marszałkowi. U marszałka to czeka 6 tygodni, zanim zbiorą się tam wszyscy, zatwierdzą. I zanim przejdzie od marszałka do nas, mija jeszcze 4 tygodnie, to są 2-3 miesiące opóźnienia. A nasza księgowa nie podpisze nawet panu nam złotówki, że możemy rozpocząć roboty, skoro nie ma umowy zawartej z marszałkiem. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan, tak? Dobrze, jeszcze bardzo proszę. Proszę państwa, umówmy się, że oczywiście pan Artur jeszcze się wypowie, ale zbliżamy się do końca tej debaty. Postaramy się, tak jak myśmy mówiły, żeśmy rozmawiali w czerwcu, przygotować jeszcze kolejne spotkanie tego typu. Także bardzo proszę, panie Arturze. Ja mam pytanie, w zeszłym roku była robiona inspekcja wałów. Ale bardzo proszę, mój do mikrofonu, bo bardzo go słychać. W 2011 roku była robiona inspekcja wałów. Czy tam w tym czasie, czy brzeg, teraz zostały zauważone do wycinki, nie było. Trzeba tak sobie wyrosły w ciągu 4 lat. Drzeza były, tylko dzięki nie widniły takich zniszczeń. Ale dlaczego już od 2011 roku nie wystąpiono te drzewa podane? Dobrze, dziękuję. Drzewa nie rosną na naszej działce po pierwsze. Musimy wstąpić do RZGW, RZGW o decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie informacji. Ogłaszam 5 minut przerwy.